jak sami widzicie, pełno, acz pełno. Jeho, witam wszystkich fanów Shingeki no Kyojin, bo spodziewam się, że po tytule tego filmu jest was tutaj najwięcej. Jak już domyśliliście się po tytule, będzie to filmik typowo z openingiem. Na pewno nie ma takiego filmu na polskim YouTube, ponieważ będą to produkty japońskie. A z czym do was dzisiaj przychodzę? W tej oto mojej torbie cudownej, oczywiście Atak Tytanów, znajduje się, jak sami widzicie, pełno, acz pełno. Ta-da! 10 sztuk limitowanych wafelków z serii Atak Tytanów. Są to wafelki tylko dostępne w Japonii. Można je kupić również na japońskim Amazonie. Nie wiem jak z wysyłką poza granicę Japonii. Musielibyście sami sprawdzić. Są to wafelki tym razem z drugiego sezonu. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Złap ostrość proszę. Jeden jest to po prostu Levi razem z Erwinem i z Hanji, a drugi jest to Levi z tytanami Kemono Kyojin oraz Ymir. Tak wyglądają, tak prezentują się właśnie opakowania tej serii wafelków. Jak widzicie tutaj, tylko będą limitowane naklejki. I powiem wam, że ja już takie wafelki miesiąc temu chyba kupiłam. Wracałam ze stacji i wyszłam do supermarketu tylko po sok, patrzę Shingeki no Kyojin, muszę to mieć. Nie wiem co to jest, nieważne co to jest, muszę to mieć. I poszłam do sklepu, wtedy kupiłam 4, dla siebie 2, dla Pimpka 2 i wtedy w środku tych opakowań wylosowałam tak Ani, potem wylosowałam Ymiry, następnie wylosowałam Levi'a i na sam koniec chciałam bardzo wylosować Hanji, niestety wylosowałam Hannesa, którego chyba nikt nie lubi i nikt go nie chce kolekcjonować. I teraz ostatnio też wracałam z pracy, byłam mega już zmęczona. Jestem 6. dzień z rzędu w pracy, dzisiaj jest 7. albo 6, już nawet nie pamiętam. Codziennie pracuję i pomyślałam sobie, jak właśnie wracałam z pracy 2 dni temu, muszę sobie zrobić jakąś przyjemność. No i weszłam do sklepu, patrzę, dalej są. Dalej są te wafelki, ja na co dzień nie jem słodkiego. Nie przypadam za słodkim jakoś specjalnie, wiadomo, zjem, bo zjem, ale no... Nawet nie widać po mnie, żebym była jakąś specjalną fanką słodkich rzeczy. Ale te wafelki, po prostu zwykły wafelek, przekładany czekoladą i orzechami. Więc dlaczego nie, jako przekąska raz na dzień. I właśnie tutaj też, żebyście nie myśleli, że teraz otworzę wszystko i wam pokażę, jakie są naklejki w środku. Absolutnie nie. Nie zjem tego, Pimpek też tego nie zje na pewno. I tak sobie pomyślałam, że będę codziennie otwierać po jednym wafelku i pokazywać wam, co było w środku. Jaka postać i kiedy trafimy na Hanji, czy w ogóle uda mi się trafić na Hanji. Hanji jest to moja ulubiona postać, kocham ją z całego serduszka, mam nadzieję, że w końcu w tym roku uda mi się zrobić jej cosplay, a na chwilę obecną chciałabym wylosować naklejkę. I tak wiem, zaraz się posypią komentarze, że jestem stara, że Boże, zdziecinniała stara baba, że ogląda chińskie bajki, bo nie japońskie, chińskie bajki ogląda i w ogóle... Trudno. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Taka już jestem. I nie przedłużając, bo przyjście tutaj na opening, otwieram pierwszego wafelka na dzisiaj. Dzisiaj będzie pierwszy wafelek, jutro będzie kolejny wafelek i tak przez następne 10 dni. No chyba, że Pimpek razem ze mną otworzy, to skończę ten film nagrywać szybciej i szybciej pojawi się na kanale. Dobra, już nie gadam, bo zawsze przedłużam, zawsze mówię dużo i długo. Kogo wylosowałam, kogo wylosowałam, kogo wylosowałam? Jeżeli będzie za pierwszym razem Hanji, to będzie mega fajnie. Zobaczycie to jako piersi. Nie, znowu Anka. Dobra, słuchajcie, piszcie mi w komentarzach, kto chciałby taką Ankę. Jeżeli kiedykolwiek będę coś wysyłać do Polski albo przylecę do Polski, to wyślę tej osobie tą Ankę. Piszcie w komentarzach, kto chce Ani. Ani Reunha, to piszcie w komentarzach. Widzimy się już jutro z otwarciem nowego wafelka. A jeszcze, żeby nie było, że pójdzie do śmieci. Czekoladka, wafelek i orzeszki. Mega słodki. Śmiałam się już w jednym filmiku, jak wcześniej nagrywałam dla grupy. W ogóle wchodźcie na grupę Shingeki no Kyojin Polska. Jestem tam administratorem. Tam nagrywałam już wcześniej, właśnie miesiąc temu filmik. Pokazywałam właśnie, jak wylosowałam naklejkę Ymiry. Dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnym dniu. Magia YouTube'a, minęły 2 dni. Wczoraj nie miałam ochoty na nic słodkiego, więc nie otwierałam. A dzisiaj już jest następny dzień. Jak widzicie, jestem na różowo. Taki piękny kobiecy kolor. Nie, tak naprawdę jest po prostu bardzo gorąco i dopiero wyszłam spod prysznica. Więc teraz samolot leciał, jak zawsze, nie? Jak zawsze, kiedy coś nagrywam. Zjadłam już śniadanie, drugie śniadanie i obiad, więc mam ochotę na coś słodkiego. Pozwólcie, że wylosuję z torby jedno opakowanie, żeby nie było. Są wszystkie nadal. Cia! Czy trafimy na Hanji? Czy trafimy na kogoś innego? A może znowu trafimy na Ankę? Otwórz się. Jak się posypało. Tu powinna być naklejka i... Jumbo! Jean Kirstein. Jej, jego bardzo lubię, więc bardzo się cieszę. Janeczek do kolekcji. Widzimy się w następnym dniu, a może za 2 dni, a może za 3 dni. Teleportowałam się na loft. Magia YouTube'a. Słuchajcie, jak widać po mnie, a dokładnie po mojej twarzy, dopadnie najpiękniejszy okres w życiu każdej kobiety, czyli okres. A dlaczego najpiękniejszy? Bo można wtedy jeść po prostu słodkiego po uszy i nikt się nie czepia. Tak więc zjem dzisiaj tyle wafelków, ile będę miała ochotę i podejrzewam, że będą to tylko 3 wafelki. Więc, żeby z wami nie siedzieć i co chwilę nie otwierać, wylosowałam 3, a w ogóle przyznam się wam, byłam przed chwilą na zakupach, weszłam do sklepu i na samym wejściu znowu mnie zaatakowały i kupiłam znowu 4. Więc nie będziemy otwierać 10 wafelków, będziemy otwierać 14 wafelków. Dlatego postanowiłam, że muszę troszeczkę przyspieszyć tempo, bo jak ja będę cały czas dokupywać i cały czas zjadać po jednym, to chyba dopiero w listopadzie zobaczycie ten film. Także nowe zasady gry, jem tyle, ile chcę, a że mam okres, więc mam parcie na słodkie tak strasznie, że po prostu czekałam, aż skończę pracę, wrócę do domu i sobie zjem wafelka. Wylosowałam 3, 2 są z tej serii, 1 jest z tej serii. I przechodzimy do otwierania, słuchajcie. Ja otworzę, ale będę sobie jadła w jakichś tam odstępach czasu, nie? Cicho tam, bo nagrywam. Pierwszy. Oni się tak beznadziejnie otwierają. Dobrze, że mam tutaj kosz. I niech to będzie, kto to będzie, niech to będzie Hans, niech to będzie Hans. Gdzie jest ta naklejka? Nie czuję jej pod palcem. Jesteś tam? Jest, czekajcie. Nie wiedziałam, co to jest, więc jest dobrze. Kto to będzie? Tytan Erena! Eren Kyojin! Dobry zawodnik, jest dobrze. Jest Tytan Erena. Nie ma jeszcze powtórki, więc git. Póki co powtarza się tylko Anka. W ogóle tam jest Levi z tyłu, nie? Levi Hejcio zasponsorował ten film. Cia, akurat. Mógłby. Kolejny wafel. Niech będzie to Hanji, jak chce Hanji. Co to jest? Co to jest? Czy to jest jakiś Eren walczący z jakąś inną postacią? Tak. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za postać. Nawet nie wiem, jak to przeczytać. Hera Kraistu. Być może. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie Eren walczy z czymś takim. Wow, w ogóle jakiś wysyp Erena. Jeżeli za chwilę wylosuję znowu Erena, który będzie... po prostu Erenem, a nie Tytanem Erena, to będę w szoku, powiem wam. Ale ja chcę Hanji! Dlaczego tu nie ma Hanji ciągle? To już któryś wafelek z rzędu i... No nie, znowu Hannes. Słuchajcie, to jest mój drugi Hannes, więc piszcie w komentarzach, kto chce Hannesa. I tak jak mówiłam przy Ance, jak będę w Polsce albo jak będę wysyłać coś do Polski, to wyślę tej osobie Hannesa. Po prostu nic nie trzeba robić, tylko po prostu napiszcie w komentarzu, że chcecie Hannesa i zasubskrybujcie kanał, tak samo z Anką subskrypcja i piszcie w komentarzu, że chcecie Ankę. I to były 3 naklejki na dzisiaj. Jutro też pewnie zjem 3, bo jutro wychodzę z domu, więc będę miała parcie na słodkie podwójnie, więc może zjem jeszcze więcej. Kto wie, ile to w ogóle ma kalorii, bo wam nie mówiłam. To jest takie, właśnie w ogóle zaczęłam mówić w pierwszym odcinku, że śmiałam się, że jest to japoński knoppers. I tego nie powiedziałam. Brawo ja. to ma, uwaga moi drodzy, no bezkaloryczne, no nie jest napisane, no nie ma kalorii nigdzie, bez kitu. Słuchajcie, nie będę przedłużać, napiszę wam, jeżeli znajdę informację, ile to ma kalorii na dole, ale kiedy mamy okres, nie liczymy kalorii. Widzimy się już jutro. Uciekam montować film. Siema, słuchajcie. Chyba jestem chora. Zanim mówiłam totalnie, wiem, że pewnie nie będzie słychać różnicy, ale ledwo mówię. I dlatego jestem znowu w łóżku. Boże, ze mnie w ogóle słowa nie chodzą. To nie będę gadać. Otworzę sobie tylko wafelki. Nawet nie chcę wiedzieć, jak słyszę. Jak wy mnie słyszycie, co ja mówię? Słuchajcie, pierwszy... Armin, yeah! Nie mogę się cieszyć! Armin Smith! W ogóle ze mnie głos nie wychodzi. Masakra! I może tutaj będzie Hanji. Nie, znowu Kemono Kyojin. Tak samo jak w przypadku innych powtórek, zasubskrybujcie i piszcie komentarz, że chcecie Kemono Kyojin. To wam wyślę albo przekażę, jak będę w Polsce kiedyś. Słuchajcie, wracam do leżenia w łóżku, bo naprawdę nie jestem w stanie mówić. Nie mogę sama z siebie, jak się słyszę na głos. Uciekam. Do zobaczenia. Hejo, ja nadal nie mogę. Już trochę mi przeszło, więc mówię. Zostały mi dwa wafelki, więc otworzę dzisiaj jednego. A jutro zrobimy podsumowanie, chyba że kupię kolejne. Kogo my tu mamy? To już trzeci Janek. Nie wiem, czy go będzie widać. Trzeci Janek. Pamiętajcie, że wszystkie powtórki są do zdobycia. Piszcie komentarze, jaką postać chcecie. Subskrybujcie kanał i możecie wygrać naklejeczkę. Słuchajcie, uciekam, bo nie wyglądam najlepiej. Widzimy się jutro. Już trochę wrócił mi głos, więc ja do was wróciłam na dół, bo już nie muszę leżeć w łóżku. Dzisiaj miał być ostatni odcinek, ostatnie opakowanie, które mi zostało. I byłoby 14 opakowań, ale nie byłabym sobą, bo bardzo dużo powtórek było. Wiecie, że chcę rozdać wszystkie powtórki, więc pomyślałam, kurczę, no to zróbmy 20 i poszłam do sklepu, wiem. Poszłam do sklepu, tym razem z tą turbą i kupiłam kolejne 6, tylko po to, żeby było 20. Teraz słuchajcie, nie mam już siły tego ciągnąć i nagrywać dzień po dniu. Znalazłam chętnych na wafelki, którzy je zjedzą ze smakiem, więc nie będziemy przedłużać, otworzę wszystkie naraz. I wybaczcie, że wyglądam jak wyglądam, ale jestem chora i dopiero wrócił mi głos. Nie przedłużając, ostatni wafelek, który został z tamtej serii. Powiem wam, że na 20 wafelków, jak się nie trafi ani jedna Hanji, to będzie jakieś oszustwo. Armin. Jest Armin. Wybaczcie, ale nie mogę się za bardzo cieszyć i mówić zbyt głośno, więc nie będę się jakoś specjalnie ekscytować. Jest Armin, pierwszy w kolekcji. Wafelek odkładam. I teraz przechodzę do tych 6, które kupiłam dzisiaj i skończymy to. Będzie 20 wafelków, będzie 20 naklejek. Co tym razem? Jest Mike. Bardzo dobrze, bardzo go lubię. Trafiłam na jakąś dobrą serię, ale nie zapyszam, bo jeszcze się okaże, że znowu będą same powtórki. Kolejne. Jest historia, a raczej Krista, z tego co widzę. Krista Renzy jest podpisana. Szkoda, bo już jest przecież historią. Kolejne, co wylosujemy. Dobrze nam idzie z tą serią. O, wysypałem. Akuszki. Znowu Hannes, to jest trzeci Hannes, więc mam 2 Hannesy do rozdania. Piszcie, kto chce Hannesa. O, ale żem se otworzyła po byku, po połowy. Musicie mi wybaczyć, przeżyliście... O Jezu, nie wiem ile dni, bo nie wszystkie były nagrywane po kolei, ale to chyba były 10 dni i byłam chora, więc... Ło, Reiner. Fajnie. Jego jeszcze nie było. Jak są fani Reinera, niech piszą, bo ostatnio przybyło mi trochę fanów. Nie mam siły, żeby otwierać wafelki bez kitu. Niech to będzie coś, co lubię. Sasha, oczywiście z chlebem. Słuchajcie, ostatni i ja wiem, że tu nie będzie Hanji. Ja po prostu to wiem, bo ja mam takiego pecha w życiu, że zawsze jak chcę coś, to tego nie dostanę. Muszę na to albo ciężko zapracować, albo wydać mnóstwo pieniędzy i się z kimś wymienić. Zawsze tak było. Kto to jest? Levi i jakiś... Hedorukuku. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. I to by było na tyle, ale podsumujmy sobie to wszystko. Jezu, ale mnie zatyka. Wybaczcie, zrobię napisy, jak nie będzie mnie słychać. Mam tu wszystkie naklejki i mam też dla was nowinkę. Pamiętacie, że miałam 2 Anki i powiedziałam, że jedna Anka jest do wygrania na samym początku, czy do wylosowania, nie? To jest ta Ani. Ale przyszedł do mnie kolega i powiedział mi, że się wymieni za Ankę i da mi Hanji. Więc mam Hanji wymienioną za Ankę, także wybaczcie mi, ale nie mam już Anki na rozdanie, chyba że zapomniałam i mam jeszcze jedną. Tu są wszystkie naklejki, jakie mam. Także ułożę je sobie. Pokażę wam, co wylosowaliśmy na 20 wafelków, na 24 w sumie, bo jeszcze miałam poprzednie. Mam tu tyle okruszków, że zaraz wszystkie zjem. Także... poukładam je i zaraz do was wracam. 24 sztuki, czyli całą kolekcję teoretycznie naklejek. Jak sami widzicie, jest 3 Hannesów, 2 Erwiny, 3 Jumbo i 2 Kemono Kyojin. Także piszcie koniecznie w komentarzach, czy chcecie Hannesa, Erwina, Jumbo czy Kemono Kyojin. Zapomniałam, jak on się nazywa po polsku, wybaczcie mi. Piszcie w komentarzach na dole, dajcie znać, kogo chcecie. I potem wylosujemy. Nie wiem, kiedy się pojawi ten filmik, ale od publikowania tego filmiku macie 2 tygodnie na pisanie komentarzy. Wszystkie komentarze po 2 tygodniach od publikowania filmu nie będą brały już udziału w rozdaniu, także pospieszcie się, piszcie, kogo chcecie dostać, a ja wylosuję i wyślę wam, albo jak będę w Polsce kiedyś, to wam przekażę te naklejki. Trzymajcie się, dzięki, że oglądaliście. Pa, pa!